Jak zostać mistrzem w swojej własnej dziedzinie? Ja mogę się wypowiedzieć z autopsji, jeżeli chodzi o dwie rzeczy, a potem pod kątem psychologicznym, że tak powiem, dać wniosek, case, radę. Jeżeli chodzi o mistrzostwo na przykład w tańcu, udało mi się w 2011 roku wytańczyć Mistrzostwo Europy w Latin American Showdown ze Stefano. Pamiętam, jak płakał na polskim hymnie Stefano Terracino. Jak być mistrzem w swojej dziedzinie? Z własnego punktu widzenia to była przede wszystkim bardzo długa, ciężka praca, sfokusowanie na cel i uwierzenie w to, że jestem w stanie go osiągnąć. Czyli, tak, czas po pierwsze, czyli nie wyznaczajmy sobie celu, który wydaje nam się, że osiągniemy w miesiąc, jeżeli potrzebujemy na to lata na przykład. Dokładnie. I psychologia mówi o tym, że w ogóle ludzie mają taką tendencję, że przeceniają rok, a nie doceniają 3 lat. Czyli to też na przykład ja zawsze mówię, robiąc mapę marzeń z dziewczynami, mapę celów, że jest taka tendencja. Czyli czas, rzeczywiście, żeby nie zaklinać tego w mniejszej perspektywie, bo potem będzie frustracja, sfokusowanie na celu i potem to, co mnie przybliżyło do tego, to, że uwierzyłam, że jestem w stanie to osiągnąć. Ale żeby było jasne, nie było tak łatwo, bo pamiętam, że poprzednie mistrzostwa nawet nie weszliśmy do finału, byliśmy 7 parą, więc to było mnóstwo frustracji i jakby ja uważam, że te porażki mnie mocno ukształtowały. Jak je ponosiłam, sportowo bardzo się na nie godziłam, też byłam 10 lat młodsza, frustrowałam, wydawało mi się, że zabierają moje poczucie wartości. Uważam, że był mi bardzo potrzebny i ukształtowały mnie dużo silniejszą. Nie chciałabym być taka delikatna i wrażliwa, jak byłam 10 lat temu. Nie wiem, jak pewne rzeczy przeżyłam. Myślę, że wszystko jest po coś. Więc ta kwestia. I to przybliżenie do celu, czyli ja zawsze mówię, że są ludzie, którzy są stworzeni do tego, żeby marzyć i ich cel jest daleko. On chce mieć dom, ale wie, że go nigdy nie będzie miał i to zostanie w sferze marzeń. Ale to mu też wystarcza. To mu też jakby wystarcza. Karmi się tym marzeniem, tak? Takiej jest konstrukcji psychologicznej. Myślę, że gdyby wiedział, jak to zrealizować i wiedziałby, że się da, to by to po prostu zrobił, tak? I oni tego nigdy nie realizują, po prostu to jest w sferze marzeń. On już z góry wie, że to nie dla niego. A są ludzie, którzy wyznaczają cele po to, żeby faktycznie je mieć. I im bardziej jesteśmy blisko tych celów, im bardziej mamy je takie poczucie, że mamy poczucie ekscytacji ze spełnienia. Nawet sobie często używam, że to musi skutek poprzedzać przyczynę, czyli ty musisz już czuć. Robię taki eksperyment i zadanie jednocześnie, ćwiczenie warsztatowe, które polega na tym, że dziewczyny się mają jakiś case, jakiś wyznaczony, konkretny cel i potem przenosimy się w pozycję spełnionego celu, co czują. Czyli wyobrażamy sobie, że już osiągnęłyśmy, tak? Tak, podpinamy pod to wszystkie zmysły, czyli ja prowadzę taki trening mentalny, wizualnie skierowany to się nazywa, albo symulacja mentalna, bo już są różne określenia na to. I potem odwracamy się do swojej pozycji, w której jesteśmy w tu i teraz i same sobie dajemy radę. I to jest genialna technika, dlatego że dziewczyny mi mówią, że nie były świadome, że muszą ruszyć z miejsca, złapać inną percepcję, żeby samej sobie doradzić, nie? Żeby się nie bać właśnie, żeby iść po swoje. Oczywiście potem to się wydaje proste, ale absolutnie proste nie jest. Nie bać się. Nie bać się, mieć odwagę. Zawsze przytaczam jedno zdanie. Puka strach do drzwi, otwiera odwaga, tam nic nie ma. Nie? Przezwyciężanie samej siebie. Nie ma rozwoju osobistego bez przezwyciężania samej siebie. Nie ma rozwoju mentalnego bez spotkania się z własnymi demonami i lękami. Nie ma możliwości przezwyciężenia siebie bez tego po prostu ciągłego eksperymentowania z elastycznością emocjonalną. Ale czy się opłaca? Opłaca się w 100%.